Dzień dobry, witam serdecznie w najnowszym odcinku Natalia Penar z Mody Wzięte, a temat myślę, że może być dla Ciebie ciekawy. Otóż jak, wydając 0 zł, wzbogacić, podkreślić i podkręcić swój styl? To w dzisiejszym odcinku na przykładzie 3 stylizacji, 3 różnorodnych stylizacji, również pod kątem miejsc, w których bywałam, także będzie to, myślę, dość zróżnicowany tematycznie, estetycznie, stylizacyjnie odcinek, na który serdecznie zapraszam. Zachęcam również do subskrybowania kanału. Jak wiesz, dla twórcy internetowego jest to dowód Twojej sympatii i również dowód podziękowania za naszą pracę. Także jest to ten moment, a teraz przechodzimy do odcinka. Zanim jednak zaprezentuję Wam stylizację i opowiem o moich przemyśleniach dotyczących podkręcania swojej szafy, podkręcania swojego stylu, podkręcę temat na chwilę, obiecuję na chwilę, zarowy z zeszłego tygodnia, który wzbudził dość sporo kontrowersji. I dziękuję Wam za wymianę zdań, dziękuję Wam za dialog. Jest to dla mnie ważne, żeby poznawać Wasze opinie. Niemniej jednak mam poczucie, że temat oczywiście w poprzednim odcinku nie został przeze mnie wyczerpany, ponieważ nie pojawiło się wielu aspektów, które mogłabym poruszyć, jak chociażby etyka, której myślę, że w tym odcinku zabrakło. Bardziej sfokusowałam się jednak na jakości oraz na zaprojektowaniu, czy też projektowaniu sklepów i projektowaniu doznań estetycznych, które też w konsekwencji prowokują w nas częstsze, szybsze zakupy, bardziej takie, powiedziałabym, nieprzemyślane. I to był mój zoom rzeczywiście w poprzednim odcinku. Natomiast słuchajcie, to jest tak, że to są moje racje, to są moje wrażenia, to są moje zdania, które wyrabiałam sobie jako stylistka pracując w zawodzie. I też musicie wiedzieć, że jako osoba, która zajmuje się profesjonalnie stylizacją, wykonując ten zawód, mam też w sobie poczucie odpowiedzialności, ponieważ odpowiadam za to, co w efekcie znajdzie się w szafach moich klientów. Dlatego też tym aspektem chcę podzielić się z Wami, ale czy będzie to Twoja prawda, czy też nie będzie to Twoja prawda? To już zależy od Ciebie. Tak naprawdę masz wolny wybór w każdym momencie tego programu, w każdym momencie naszych spotkań. Ty wybierasz, Ty decydujesz. Natomiast przechodząc do dzisiejszego odcinka, słuchajcie, ponieważ jesteśmy naprawdę w tematach ogromnej inflacji, piszecie mi, że rzeczywiście ceny produktów, ceny jakościowych ubrań poszybowały znacznie do góry. Jak znaleźć ten złoty sposób, żeby nie wydawać, a żeby coś ze swojej szafy wyłuskać, żeby obudzić potencjał ubrań. Ja zresztą, wskakując do szaf swoich klientów, zawsze pracuję na potencjale, ponieważ zawsze myślę, że z tymi Waszymi szafami, z szafami moich klientów, da się coś zrobić. Więc tak myślę, że i Ty, skoro interesujesz się modą i jesteś na tym kanale, pewnie również jesteś za pan brat z modą. Moda jest Ci bliska, czujesz w niej smak, czujesz w niej polot i na pewno masz w swojej szafie takie smaczki, które odpowiednio, powiedziałabym, złożone w jedną całość, czyli w ciekawy zestaw, spowodują, że Twoja stylizacja poszybuje do góry. I teraz uwaga, pierwsza stylizacja, słuchajcie. Pierwsza stylizacja jest to dosyć spontaniczna stylizacja, którą postanowiłam nagrać, ponieważ wydawała mi się, coś mi głos przeszkadza, ponieważ wydawała mi się interesująca i tak bardzo mocno pokazująca to, jak odbieram modę, to jak czuję modę. I myślę, że każdy z Was ma w sobie ten aspekt wyczuwania mody, pokazywania w tej modzie siebie. Nie tylko
zapożyczania sobie tej mody, z inspiracji, czy też z pokazów mody, które być może śledzicie, ale również gdzieś wykreowania tego takiego mikrośrodowiska swojego stylowego. I tu bezwzględnie myślę, że bardzo mocno podkręcą Wasze stylizacje ciekawe kompozycje, ciekawe warstwy, czyli warstwowe stylizacje, ponieważ myślę, że one tworzą pewną opowieść. Tu pojawia się dość sporo warstw, zaczynając od lakierowanej spódnicy skórzanej, którą uszyłam kilka lat temu. Do tego pojawia się top biały, na który założona jest lniana koszula, taka dosyć wygnieciona, dość tak nonszalancko puszczona. Do tego męska, ponadczasowa marynarka lewe w pięknym szarym kolorze oraz zarzucona do tego skórzana kurtka motorowa, którą już znacie. Myślę, że pojawiła się w dwóch odcinkach i to pokazuje, że słuchajcie, niby ubrania z dwóch różnych światów, być może z trzech światów, w różnych klimatach, znajdujące się zupełnie na różnych biegunach, bo jest klasyka i przewija się gdzieś coś jest bardziej awangardowe, myślę tu o butach, myślę tu o tej skórzanej ołówkowej spódnicy, która też eksponuje kobiecość, eksponuje ciało, nogi. Pojawia się również klasyczna koszula lniana, która mogłaby być również bardzo prostą sytuacją, założona w bardzo prostej kompozycji, minimalistycznej i mogłaby zasilić szafę kapsułową. Dlaczego nie? I pojawia się wreszcie kurtka skórzana, założona na męską marynarkę, która zamyka w klamrę tę stylizację. I mam poczucie wyjątkowości, ale też wiecie co, mam poczucie naprawdę bycia sobą w tej stylizacji, co myślę, że jest niesamowicie ważne. Ubieracie się dla siebie. Pamiętajcie, że moda jest narzędziem, ale to narzędzie ma służyć Tobie. Ma rozniecić w Tobie pozytywne emocje, pozytywne odczucia. Ma obudzić w Tobie to, co chcesz, żeby w zasadzie obudziła. Czy chcesz, żeby obudziła kobiecość, czy chcesz, żeby obudziła miękkość, poczucie bezpieczeństwa. No, myślę, że każdy zna swój powód, czy znajdzie swój powód. Myślę, że każdego dnia możemy też być inne i nie uciekajmy, słuchajcie, w jakieś takie boksy, w jakieś takie schematy, bo wiecie, że jeśli chodzi o schematy, to nie jest ten program, to nie jestem ja. Wręcz chcę stymulować Was do otwierania się na siebie, do korzystania z mody, z jej zasobów, do eksperymentowania, do podchodzenia kreatywnie do swoich stylizacji. Dlatego śmiem twierdzić, że kompozycje właśnie warstwowe, które tworzą jakąś historię, mogą w bardzo szybki, płynny sposób, nie nadwyrężający ani Twojej karty kredytowej, ani budżetu, możesz świetnie wyglądać za pomocą kreatywności po prostu, innowacyjności, twórczego myślenia i to jest to, do czego chcę Ciebie dziś zaprosić. Kolejną stylizację nagraliśmy podczas pobytu w Tutsing, w miejscu rodzinnym Żaka, w miejscu, które absolutnie kocham i które jest moją taką bezludną wyspą, o której de facto piszę w książce Love, Balance i Styl. A propos książki, bo myślę, że warto zahaczyć o ten temat, żeby też go nie pominąć. Premiera książki planowana jest na 4 kwietnia, planowana, ponieważ rozważam jeszcze współpracę z platformami sprzedażowymi, z księgarniami internetowymi. Natomiast pierwotnie premiera planowana jest na 4 kwietnia. Od 4 kwietnia będziecie mogli w przedsprzedaży zakupić e-book. W rzeczywistości, która pragnie wypłukać Twój indywidualizm.
zdominować i podporządkować pod normy, reguły, zakazy, nakazy, która dyktuje, do jakich konwencji się dopasować w obowiązkowym pakiecie copy-paste oraz w jakich kanonach piękna rozgościć, żeby estetycznie nadążyć za tym, co instagramowe. Pewne jest to, że to, co naprawdę musisz, to pozostać sobą. Nie idealną, nie wyprasowaną, lecz autentyczną. Planowany jest również audiobook, ale powiem Wam, że czas pędzi jak szalony. Jest tyle rzeczy jeszcze do zrobienia przy tej książce i ponieważ przez ostatnie 3 tygodnie byłam troszeczkę wyłączona z życia zawodowego, życia, o czym wspominałam Wam wcześniej, więc być może się okaże tak, że po prostu będzie mała obsuwa. Jeśli tak będzie, to oczywiście Was o niej poinformuję. Czekajcie na książkę. O książce powiem być może nieco więcej w przyszłym odcinku. A teraz powrócę na chwilę do stylizacji i do Tutsing, który jest położony nad przepięknym jeziorem, z którego rozpościerają się już Alpy. I wiecie, zawsze ubieramy się również dla otoczenia czy do otoczenia, bo nie wyobrażam sobie w tej miejscowości chodzić w szpilkach na przykład, czy być bardzo mocno oprawiona stylizacyjnie, więc Tutsing to jest dla mnie taka oaza, miejsce, w którym ja się wyciszam, miejsce, w którym ja się również, można powiedzieć, wyłączam modowo i wskakuję w pewien rodzaj komfortu, wygody, czegoś, co otula. I tu, rzeczywiście mówiąc o stylizacjach, które, o elementach, które podkręcają naszą stylizację za 0 zł, to powiedziałabym, że kompozycje kolorystyczne. W tym przypadku myślę o stylizacjach monochromatycznych, ale też neutralne kolory, które są jedną całością, które przechodzą plastycznie, które są no właśnie płynne, mają w sobie tę jakość, mają w sobie też jakąś fajną strukturę, fakturę, coś, co się w tej stylizacji również dzieje, bo oczywiście możemy sięgnąć po neutralne kolory, które będą przechodzić monochromatycznie i one będą bardzo klasyczne i one będą w takiej bardzo wycofanej, czystej, prostej kompozycji, ale jeśli spróbujemy dodać jakąś interesującą fakturę, to nasza stylizacja, uwierz mi, nabierze dodatkowych punktów. Ja tę stylizację monochromatyczną muszę przyznać, że w ten dzień chętnie przełamałam wyrazistym kolorem, takim dosyć neonowym, soczystą zielenią, ponieważ miałam na nią ogromny apetyt. Coś się we mnie obudziło. Myślę, że z początkiem wiosny i poczułam zew właśnie tego koloru, jakiegoś takiego dynamicznego akcentu, który wyróżnia stylizację. Oczywiście wprowadzenie koloru jest też alternatywą i też ciekawą opcją. Ponad wszystko moda jest dla Ciebie. I to jak wyczujesz swoją szafę, jak wiesz, zestawisz ze sobą poszczególne elementy garderoby, żebyś czuła się atrakcyjnie, ciekawie, żeby pojawił się w tym sznyt, to zależy od Ciebie. Na pewno każda szafa, o której teraz myślę, że mówię do tylu osób, więc każda z Was, czy każdy z Was będzie miała zupełnie inną szafę, zupełnie inny wachlarz możliwości. Czy będziemy zatapiać się tutaj w zupełnie różnych estetykach? Natomiast każdy z Was ma potencjał. Uwierzcie mi, że nie trzeba wydawać 1 000 000 monet, tak jak to piszecie w komentarzach, żeby wyglądać stylowo, żeby wyglądać atrakcyjnie. I interesująco, bo ja myślę, że naprawdę gust i dobry styl nie jest zarezerwowany dla wypchanych portfeli czy też kart kredytowych. To jest naprawdę to, co my mamy w środku, jak czujemy, jak postrzegamy. Myślę, że ponad wszystko moda również to jest jakaś taka inteligencja. I naprawdę tej mody teraz tutaj nie demonizuję, ale rzeczywiście tak jest. Jeśli się temu przyjrzysz, to pewnie to zrozumiesz. Myślę, że jest to również kwestią pewnej wrażliwości. Ale przechodzimy do stylizacji numer 3,
Myślę, że jest to oprócz pierwszej, druga taka moja ulubiona stylizacja. I zobaczcie, że w każdym dniu, będąc tą samą osobą, mogę wyglądać nieco inaczej. Ty również możesz wyglądać każdego dnia inaczej, wykorzystując zasoby swojej szafy. Ja postawiłam tutaj na, może nie skrajny minimalizm, bo wiecie, ja nie jestem taką skrajną minimalistką, ale już wspominałam Wam, że chętnie sięgam po minimalistyczne formy, kiedy potrzebuję wyciszenia, kiedy potrzebuję pewnych struktur, a teraz również jestem w takim klimacie, słuchajcie, tworzenia, pracy twórczej, która również wymaga ode mnie dużego zorganizowania. I wierząc bądź nie, uwierzcie mi, że ta codzienna moda, ona również wspiera moje sfokusowanie, mój jakiś taki zoom na cel, na ten fokus na pracy, która teraz zdominowała ten tydzień. Więc te stylizacje również dostosowuję gdzieś do swojego nastroju i te stylizacje również wspierają tę twórczą energię. Myślę, że to też tak jest. I słuchajcie, myśląc o tym, co wywinduje Wasz styl, co podkreśli Waszą osobowość i podkręci styl, to niewątpliwie jakość. Jakość. Myślę tu o tkaninach szlachetnych. Powiem Wam, że ja sama w swojej kolekcji, z drugiej strony, nawiązując po raz kolejny do windujących cen, żebyście tutaj mnie zaraz nie zjechały, kolokwialnie mówiąc, no to jest tak, że wiele swoich jedwabnych koszul, bluzek, czy też kaszmirowych swetrów mam z second handu, czy vintage shopu. Są to rzeczy bardzo jakościowe, są to rzeczy bardzo markowe, czasami kosztujące po kilkaset euro. I mam je w szafie. I mam je w szafie za kilkadziesiąt złotych. 30 zł, 40 zł. Więc jeśli się chce, jeśli się naprawdę chce, można mieć jakąś jakościową szafę, nie nadwyrężając budżetu. Więc myśląc o jakości, chciałabym zwrócić Wam uwagę właśnie na tkaniny, na materiały szlachetne, bo one, słuchajcie, gołym okiem rzucają się po prostu w oczy i naprawdę gołym okiem jesteśmy w stanie zweryfikować, czy ta stylizacja, czy ta rzecz jest jakościowa, czy też nie. Choćby była najbardziej prosta, choćby była najbardziej minimalistyczna, jeśli ma ten sznyt jakości, to będzie to rozpoznawalne gołym okiem i absolutnie podkręci, wywinduje naszą stylizację. Myślę, że też klasyka, sięganie po wysokiej jakości klasykę, po przepiękne marynarki, garnitury, które również można nabyć w second handach i de facto. Marynarkę, którą widzicie, jest to marynarka z przepięknej jakości wełny Giorgio Armani, którą zakupiłam kilka lat temu w second handzie, która jest przerysowana, która ma przeskalowane jak na mój rozmiar ramiona, która jest nieco większa, ale ja to kocham i bardzo, bardzo mocno ta marynarka oprawia mój styl. Jest tą wisienką na torcie czy pieprzem w rosole właśnie. Czy musiałam wydać majątek, żeby wyglądać stylowo, żeby wyglądać jakościowo, żeby podkręcić te moje stylizacje? No nie. Wystarczyła tak naprawdę kreatywność, wystarczyła wizja i kompozycja, bo myślę, słuchajcie, naprawdę nie ma co ukrywać. Komponowanie zestawów to jest, myślę, taka umiejętność, której można się nauczyć, na którą można się uwrażliwić, którą można praktykować ćwicząc, nabierając gdzieś coraz większego wyczucia. Myślę, żebyśmy się otwierały, słuchajcie, na siebie, żebyśmy poznawały mapę swojego ciała również, to co z nami gra,
to, co z nami iskrzy i rezonuje, ponieważ mamy sobie sprawiać ogromną przyjemność, przyjemność noszenia, ale także, tak jak często Wam powtarzam, że moda jest ogromnym stymulatorem, jest źródłem przyjemności. Również ja z pełną odpowiedzialnością muszę powiedzieć, że moda naprawdę dostarcza mi ogrom przyjemności. Odbieram ją jako formę sztuki. O tej modzie jako formę sztuki również piszę w książce Love, Balance i Styl. I powiem Wam, że no właśnie moda dla mnie to obcowanie również z formą sztuki. I naprawdę życzę Wam, żebyście stopniowo, nie szalenie, ale stopniowo w swoim rytmie, bez żadnej presji z zewnątrz, bez presji social mediów, czy też tego, czym jesteście karmione codziennie obrazami, żebyście w swoim tempie absolutnie budowały swoje modowe świątynie, swoje piękne szafy, układały swoje piękne stylizacje, tak jak to czujecie, tak jak Wam się podoba. Dziękuję Wam serdecznie za dzisiejszy odcinek, ściskam Was przeogromnie, zapraszam do dialogu i do następnego wtorku.